Cześć, witam w zdalnym eksperymencie. Czasem przechadzając się po lesie, mijamy na swojej drodze setki różnorakich organizmów, których jednak najprawniejsze oko na pierwszy rzut nie dostrzeże. Ale być może właśnie o to roślinom i zwierzętom chodzi i być może sukces ewolucyjny zależy od tego, jak dobrze potrafimy się kamuflować. W świecie przyrody mimetyzm to taka strategia, w której zwierzę bądź roślina upodabnia się kolorem lub kształtem lub budową do otoczenia, tak aby albo ukryć się przed drapieżnikami, albo sprawniej polować na ofiarę. Są takie ryby, skorpionokształtne, wyjątkowo szkaradne, które potrafią godzinami leżeć na dnie morza, wyglądać jak kamienie obrośnięte glonami i w ten sposób zostać niezauważone przez swoje potencjalne ofiary. Podobną strategię stosuje na przykład taka oto modliszka, która kolorem i budową upodabnia się do liści. Szczególnym przypadkiem mimetyzmu jest mimikra. Jest to strategia upodabniania się swoim wyglądem do osobników dużo groźniejszych. I taką strategię stosuje na przykład motyl przeziernik osowiec, który, jak sama nazwa wskazuje, upodabnia się swoją budową do osy, co daje drapieżnikom sygnał w stylu: nie tykaj mnie, bo ja jestem groźny. Mimikrę stosuje także lancetogłów mleczny. Jest to wąż, który swoim ubarwieniem upodabnia się do jadowitej królówki arlekin. Sam natomiast jest całkiem nieszkodliwy. Jak widzicie, w świecie przyrody czasem lepiej pozostać niewidocznym. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.